z wodą w Polsce jest totalny analfabetyzm. Okropną sprawą, proszę Państwa, jest straszny analfabetyzm wodny, jaki mamy w naszym kraju. Stąd co roku jest jakby no ta kretyńska ofiara dla Neptuna, około 500 ofiar. Niewielkie miasteczko co roku w Polsce znika, znaczy znikają ludzie, miasteczko zostaje, o tak można było powiedzieć. Chodzi o to, żeby nad tą wodą zachowywać się z głową po prostu, zacząć wchodzić do wody. Zimą raz w tygodniu pójść na basen. Woda ma to do siebie, że zmusza nasze mięśnie oddechowe, są takowe między żebrami, które wspomagają oddychanie. Jeżeli te mięśnie nie są używane przez rok, jak wpadniemy niespodziewanie do wody albo próbujemy, bo nawet umiemy pływać, a te mięśnie są do tego nieprzygotowane, po 25 metrach przepłyniętych doznajemy wrażenia, że umieramy. Nie jest to umieranie jako takie, natomiast te mięśnie są po prostu porażone tym, że zostały bardzo mocno obciążone pracą tą oddechową. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, używkach, bezpośrednio po jedzeniu. Wchodzimy do wody też nie na hura, czyli stopniowo ochładzamy swoje ciało. Korzystamy z kąpielisk strzeżonych, czyli miejsc, gdzie są ratownicy. Ile czasu ma ratownik, żeby dotrzeć do osoby tonącej? No to jest kwestia kilkunastu sekund i jest to czas bardzo dobry. Jeżeli będzie się guzdrał, będzie to minuta, to jeszcze nie jest źle. 3 minuty już jest źle, dlatego że w ciągu tych 3 minut osoba będąca w wodzie może utracić przytomność. Jeżeli pójdzie na dno i na tym dnie leży minutę, to jeszcze problemu wielkiego nie ma. Problem zaczyna się w tym momencie, kiedy czas tego bezdechu jest dłuższy jak 3 minuty. Po 3 minutach zaczynają obumierać nasze komórki nerwowe. U dziecka jest to 2 razy szybciej. Dziecko ma dużo większe potrzeby tlenowe. Czerwona flaga wisi, nie wchodzimy do wody. Dalsza sprawa, temperatura wody nie może być niższa jak 14 stopni. Kolejna sprawa, wyładowania atmosferyczne. Jeżeli idzie ciężka czarna chmura, błyska się, ratownik wygania wszystkich z wody, dlatego że w wodzie wystająca głowa jest no, tym celem dla pioruna najlepszym, jaki sobie można w ogóle wymarzyć i wyobrazić, bo nie ma nic, tylko główka wystaje, jedna albo kilka. Jeszcze kolejna sprawa, to są wiatry. Chyba najgorszy to jest wiatr wiejący lekko od lądu. Woda jest wtedy spokojniusieńka, nic się nie dzieje. Mamy wypuszczają swoje dzieci na tych jakichś pływających krokodylach, fokach czy innych, czy sami władzą na materace. I następuje problem taki, że ten leciutki wiatr od lądu zaczyna ich spychać od brzegu. Piłka czasami położy się na brzegu, piłka jest istotnie za 10 metrów dalej. Dziecko się za tą piłką tam wypuści i zaczyna być problem, że nagle traci grunt. Po mocnym falowaniu nad morzem, fale potrafią wykopać doły w dnie morza, 2-3 metrowe, tam gdzie było płytko, nagle się okazuje, że ten, że jest dół. Przy skurczach na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby zachować spokój, nie wpadać w panikę, być może spróbować ułożyć się na plecach, odpocząć, a przede wszystkim naciągnąć mięsień, który boli. Zdarzają się sytuacje, że możemy trafić na wir. Też są sposoby na to, żeby z tego wiru się wydostać. Wystarczy spokojnie poczekać, aż zaciągnie nas taki wir do dna i odbić się w bok. Jest to możliwe, jest to sposób na to, żeby z takiego wiru na rzece wyjść.